Będą z tego ludzie, cztery bary. Ała, kurde, rzeczywiście. Teraz będzie latał. Pięknie. Wiecie, co się stało? Gumę złapałem. Nie wiem na czym. Coś było w oponie. Zrobiłem z innej dętki rowerowej łatkę. Zakleiłem dziurę super glue, naklejając łatkę. Wszystko jeszcze wziąłem, pierdzielnąłem lakierem w sprayu, żeby zakonserwować przed wilgocią. Poleżało 3 godziny i powiem szczerze, trzyma. 4 bary nabite, sami widzieliście. Trzyma kamień totalny. To ma, w tym rowerze ma być kamień totalny. To jest moja bestia, to jest potwór. To jest Rock Rider. A teraz się przejedziemy, zobaczymy jak to bydle lata. No to jedziemy, wyruszyliśmy. Na razie się jeździ fajnie. Amortyzator ma uzupełniony olej. Wiecie, tak się ogólnie ruszyłem, tylko żeby się przejechać chwilę. Ej, ej, ej. Wstań i powiedz, nie jestem sam i nigdy, nigdy już nie. Poczekajcie, zapierdalam od rana rowerem. Jakbyście mogli na chwilę zwolnić, to po jakieś picie skoczę. Fajnie lata. Trochę mnie ten remont kosztował. Lecimy tak z 15 na godzinę. Opa, jestem w lesie, już mogę nagrywać normalnie. Ała. No mamy tu korzenie, szyszki, wszystko. Nie wziąłem kamery, bo normalnie to bym wam pokazał coś lepszego. To ma być fajny film o tym, jak River, jaki River Rock Rider niszczy wszystkich. Amortyzator się nazywa. Zrobimy kawałek trasy. Tak, oświetlenie sobie włączyłem. Ja tu dziki bywają, więc wiecie sami jak to jest. Uff.
Normalnie o takiej porze to nie jeżdżę, bo pani z pieskiem idzie. Pan sobie z pieskiem poszedł. Ta od groma korzeni, jak to w terenie niezalesionym. Teraz sobie skręci, mam nadzieję, że się nie wyglebie. Ja lubię trzymać telefon jedną ręką i jechać. Myślę, że to jest obciachowe jak cholera, ale dla was robię, moi widzowie, ten film, żeby wam pokazać, jak fajnie jest tak, wiecie, polatać rowerkiem. Wieczorem jest godzina po 20. Normalnie grzeczne dzieci już teraz śpią, a takie oszołomy jak ja tu latają. Odbija strasznie, chyba deczko tego oleju za dużo nalałem, ale to spokojnie sobie wyjdzie. Spokojnie sobie wyjdzie. Fajnie lata. A tu się zatrzymam. O! No stańżesz. Kurde, gdzie postawię to z... O! No i obowiązkowo oświetlenie przed tył. No miałem... Powiem wam szczerze, miałem w oponie mega dziurę. Jest, trzyma cały czas 4 bary. Sprawdzałem dętkę, nie jest już dziurawa nigdzie. Ludzie, ale szlak mnie mało nie trafił. Ostatnio pojechałem sobie... aż pod Otwock. O! I wiecie, okazało się, że gumę złapałem. To była normalnie kaszana dla mnie. Ale daje. O, panie. No, damy tak wyżej. Jak świeci, to i daje. Powiem tak, tak się ta bestia prezentuje. O. W stylu Cinema City. O, więc widzicie, tak to się prezentuje fajnie. Wiem, że oni ogólnie mają wózki do takich ujęć, ale chciałem, żeby fajnie było. No to jest podstawowa lampa decathlonowska, dodawana do każdego roweru. To jest jedna dioda LED, ale mocna wystarczy do tego roweru, to nie będzie nie wiadomo co. Mamy fajną tutaj 8-rzędową przerzutkę, 3-rzędową na przodzie. Tu mamy 3-rzędową, a tu mamy 8-rzędową, co wystarczy w zupełności. No i tak jak mówiłem, jest to niesamowite bydle. No i jak wam powiedziałem, i ten wizerunek kozła na rowerze. Bardzo fajne. A teraz efekt takiego rozmytego tła. Bardzo fajnie to wygląda, powiem szczerze. Wiem, że komuś może ten odcinek się nie podobać, czy coś, czy film, ale ja to robię dla siebie też, żeby kiedyś powrócić do tego filmu i popatrzeć, jak fajnie człowiek umiał sobie film zmontować. Tak, i zobaczcie. Więc widzicie, moi widzowie, naprawdę można czapa rajdowca prawdziwego, wyścig z czasem, bo czasem naprawdę prowadzę wyścig z czasem na całego, ile fabryka dała, ile mocy w silniku zostało, to ile się ciągnie. Ja no z tym silnikiem to może przesadziłem. Ale inaczej mówiąc, ile siły w nogach pozostało, to się lata, ile fabryka dała.
No, ostatnio rekord mój 136 km. A potem ten największy, który obecnie mam na chwilę obecną, to jest 161 km dookoła Warszawy. Zaczynając z Celestynowa i kończąc w Celestynowie pod Otwockiem. 161 km tym rowerem. 161 km zrobione tym rowerem. 6 godzin, nie, w 7, w 7,5 godziny tym rowerem na czterech barach nabitych w opony. Uwierzycie? Fajnie, nie? Ja też się cieszę. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów i pozdrawiam wszystkich moich widzów. Kłaniam się serdecznie. Piorun Burza Elektryk. Naczelny rajdowiec w tej miejscowości.